zastanawialiście się, do jakiej szkoły średniej pójść? Jeżeli tak, to chodźcie, zabiorę Was na mój krótki spacer po moim liceum ogólnokształcącym w Milówce i pokażę, co ma do zaoferowania. Właśnie trwają prace nad projektem z języka polskiego. Ciekawe, co dziewczyny przygotowują. Co robicie? Pracujemy nad projektem dotyczącym kultury i literatury średniowiecza. Uczymy się także, jak skutecznie prezentować efekty naszej pracy. Przyznajcie, że to potrzebne dzisiaj kompetencje w wielu zawodach. If you can't communicate well and speak English fluently, come to us and we will teach you English and other languages. Musicie się ze mną zgodzić, że znajomość języka angielskiego zapewnia dobry start w przyszłość i dobrze płatne stanowisko pracy. Hey, hey, excuse me, could you please tell us where the nearest train station is? Rozumiesz coś? No English. Like, English no. Like choo-choo station. Pociąg? Where? Chyba pociąg, pociąg, chyba. Where to go? Musicie iść prosto. Prosto. You mean left? Iść. Tam. Dworcowa. You know what? Let's find someone who speaks English. Okay. Let's do that. Chyba powinnyśmy się zacząć uczyć angielskiego. Powinnyśmy. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale oprócz lekcji historii mamy też zajęcia o nazwie Historia Małej Ojczyzny. Mówi się na niej dużo o historii regionu. Odkrywamy tajemnice lokalnej społeczności i naszych przodków. Badamy dokumenty, sięgamy do monografii i szukamy różnych ciekawych miejsc. Poznajemy historię naszych rodzin, doceniamy ich działania i poświęcenie, budujemy swoją tożsamość. Jesteśmy dumni z bogactwa i kultury naszego regionu. Współczesny świat potrzebuje osób wrażliwych i empatycznych, estetów i artystów. Potrzebuje po prostu humanistów. Chcesz brać udział w ciekawych inicjatywach teatralnych, dziennikarskich i debatach? Chcesz, żeby po ukończeniu liceum świat stał dla Ciebie otworem dzięki dobrej znajomości języków? Przyjdź do klasy humanistyczno-językowej. Za kolejnymi drzwiami zobaczymy zajęcia z przedmiotów rozszerzonych na profilu geograficzno-matematyczno-fizycznym. Chodźcie, bo tu naprawdę będzie się dużo działo. Teraz sprawdźmy, jak rodzi sobie moja klasa maturalna na zajęciach z rozszerzonej matematyki. Jesteś osobą ciekawą świata i pasjonuje Cię odkrywanie tajemnic Ziemi? Myślisz analitycznie i interesujesz się ekonomią lub bankowością? A może już teraz widzisz się w roli przyszłego studenta Politechniki lub nauk ścisłych? Twoje miejsce jest w klasie geograficzno-matematyczno-fizycznej. A może myślicie o profilu biologiczno-chemicznym, tak zwanym biolchemie? Z
Zapraszam ze mną do pracowni chemicznej, by tam przyjrzeć się zajęciom. To profil dla uczniów lubiących eksperymentować, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach biologicznych, chemicznych, inżynieryjnych i medycznych. Zdobędziesz wiedzę pozwalającą na lepsze poznanie nauk przyrodniczych. Na lekcjach chemii uczniowie będą mogli zgłębić jej tajniki, nie tylko ucząc się samej teorii, ale również wykonując liczne doświadczenia w sali chemicznej. Takie zajęcia pozwalają w ciekawy sposób na zapamiętanie wielu zagadnień i lepsze zrozumienie procesów chemicznych. Doświadczenia to nauka poprzez praktykę. Przy okazji dostarczają też wiele frajdy. Z kolei lekcje biologii stwarzają możliwości ciekawych obserwacji mikroskopowych, samodzielnego wykonywania preparatów biologicznych i możliwości odkrywania otaczających nas organizmów i zjawisk. Takie zajęcia pozwalają zrozumieć ludzkie ciało i procesy, dzięki którym funkcjonuje, ale również uświadamiają, w jaki sposób o nie dbać. Zapewne uda Ci się znaleźć swoje miejsce w szkole pod patronatem Marii Konopnickiej, pisarki wrażliwej na dobro młodych ludzi. To liceum dla Ciebie. To szkoła dla Ciebie.